Wlastimil Hoffman, wyraz duszy. Taki tytuł nosi wystawa malarstwa znakomitego polskiego malarza Wlastimila Hoffmana, jaką można podziwiać w Zamku Dzikowskim. Artystę przez wiele lat nazywano gorszym Malczewskim. Studiował u Jacka Malczewskiego i był jego ulubionym uczniem. Niewątpliwie w jego twórczości widać inspirację mistrzem. Znawcy, ci, którzy dokładnie badają jednego i drugiego, widzą również i pewne różnice. Te najbardziej istotne to w kolorystyce. Te kolory Hoffmana nie są tak mocno nasycone jak u Malczewskiego. No i w symbolice. U Malczewskiego każdy obraz jest przesycony symboliką. U Hoffmana ta symbolika występuje również, ale nie tak natrętnie, jak to u mistrza Jacka jest widoczne. Obecnie twórczość Wlastimila przeżywa swój renesans. Jego obrazy są jednymi z najczęściej kupowanych na aukcjach, osiągając bardzo wysokie ceny. Myślę, że ta tematyka taka bardzo młodopolska, bardzo lubiana przez odbiorców jest rzeczywiście tego powodem. Ceny, jakie na aukcjach uzyskuje, to ceny sięgające często po kilkadziesiąt, a czasami nawet ponad 100 tysięcy za obraz. Więc jest to rzeczywiście malarstwo nie tylko ładne, ale malarstwo, jeżeli tak można powiedzieć, drogie. Hoffman namalował jeden z najsłynniejszych i najważniejszych obrazów w całej polskiej historii, zatytułowany Spowiedź. Tego dzieła nie ma na ekspozycji prezentowanej w Zamku Dzikowskim, ale pojawiło się na niej wiele innych dzieł. Portrety, autoportrety, które w twórczości artysty zajmują szczególne miejsce. Na drugim miejscu była tematyka rodzajowa. Ludowość była jedną z takich charakterystycznych cech malarstwa Hoffmana. Szczególnie jest to widoczne w malarstwie religijnym, gdzie malowane przez niego postacie świętych, gdzie malowana Matka Boska zawsze ma postać i ubranie polskiej chłopki, polskiej gularki, polskiej huculki. To taka fascynacja tą ludowością jeszcze z okresu Młodej Polski została przeniesiona i Hoffman był wierny temu do samego końca. Sztuka dla niego jest czymś, co przepełnia go w sposób całkowity, coś, co jest wyrazem jego duszy, czyli rzeczą nie tylko zewnętrzną, ale rzeczą najbardziej intymną, coś, co jest sakrum, prawda, które wyraża również i to, co w człowieku jest niewyrażalne. I to rzeczywiście w Hoffmanie było wielkie. Ciekawostką jest to, że Wlastimil Hoffman był związany także z Tarnobrzegiem. Pierwsza jego wielka wystawa w latach 20. w warszawskiej Zachęcie to wystawa, którą miał razem z Marianem Ruzamskim. Znali się, cenili, zachowała się fragmenty korespondencji między nimi, więc to taki element tarnobrzeski. Na koniec chcę powiedzieć i tu wyrazić ogromną wdzięczność pani dyrektor Muzeum Karkonoskiego, z którego pochodzi zdecydowana większość, no powiem prawie wszystkie, prezentowane na wystawie obrazy i rysunki Hoffmana. Rzeczywiście wypożyczyła nam obrazy ogromnej wartości. Dzięki temu rzeczywiście w Tarnobrzegu możemy oglądać piękne, wspaniałe polskie malarstwo. Wystawę Wlastimil Hoffman, wyraz duszy, można oglądać przez dwa najbliższe miesiące do 2 września.